Sąsiad Polski wprowadza powszechne testy. Sąsiad Polski wprowadza powszechne testy na COVID-19. Na nadzwyczajnym posiedzeniu w niedzielę 18 października, rząd Słowacji podjął decyzję o przeprowadzeniu w kraju powszechnych testów na obecność SARS-CoV-2. Operację Wspólna Odpowiedzialność przeprowadzi wojsko. Nie rozstrzygnięto, czy badania będą obowiązkowe. Testom mają być poddani wszyscy mieszkańcy starsi niż 10 lat. Łącznie w operacji ma uczestniczyć 50 tysięcy urzędników państwowych i samorządowych, w tym do 8 tysięcy wojskowych. Armia została zobowiązana do kierowania i wykonywania testów. Według premiera Igora Matowicza ogólnokrajowe testy są ostatnią możliwością walki z koronawirusem przed wprowadzeniem ogólnego lockdownu w kraju. Główna część testów ma odbyć się za 2 tygodnie, w czasie święta zmarłych oraz w pierwszej połowie listopada. Po koniec najbliższego tygodnia przetestowani mają zostać w ramach programu pilotażowego mieszkańcy 3, maksymalnie 4 najbardziej dotkniętych infekcją regionów na północy i wschodzie Słowacji. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia rządu nie rozstrzygnięto, czy testy będą obowiązkowe, czy dobrowolne. Premier powiedział, że nie ma w tej sprawie porozumienia wśród członków koalicyjnego gabinetu. Matowicz ujawnił, że rozważane są warianty przewidujące ograniczenia w dostępie do części świadczeń medycznych dla osób, które zignorują testy. Za przeprowadzeniem testów opowiedzieli się wszyscy członkowie rządu i zaapelowali do partii opozycyjnych o wsparcie projektu. Operacja jest krytykowana przez część ekspertów, epidemiologów, lekarzy, biologów molekularnych. Ich zdaniem państwo nie jest w stanie przeprowadzić tak szybko tak szeroko zakrojonej operacji. W wątpliwość podawana jest także wiarygodność rezultatów samych testów. Na Słowacji rośnie tempo szerzenia się infekcji. W piątek przybyło 1968 nowych przypadków, a w sobotę, gdy testów robi się zdecydowanie mniej, 1567. Statystyka ofiar śmiertelnych zwiększyła się o 4 osoby. Łącznie na Słowacji zmarło 92 chorych. W szpitalach jest 633 pacjentów z COVID-19.